otrzymać te opinie, które wyraziłem w czasie pierwszego czytania, kiedy wspominałem o tym, że z pewnością mimo wolności sumienia, mimo swobody głosowania, nikt w Prawie i Sprawiedliwości nie myśli o tym, żeby karać kobiety. Mówiłem także o kwestiach związanych z aborcją eugeniczną, o tym, że, bo takie są dane statystyczne, 1/3 ciąż z zespołem Downa w Polsce ulega aborcji. Takie są fakty, szanowni państwo. Poseł dodał, że w ciągu ostatnich dni pojawiły się informacje o dodatkowych innych inicjatywach, które będą podejmowane w granicach dotyczących eugeniki. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia złoży dziś w Sejmie apel do parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. Pod petycją podpisało się 161 827 osób. Apel został uzupełniony zgodnym z zawartymi w nim postulatami projektem ustawy w sprawie ochrony życia poczętego dziecka. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Finansów planuje zmianę przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak poinformował wczoraj wiceminister finansów Wiesław Jasiński, obecnie resort pracuje nad nowelizacją przepisów w tej sprawie. Podkreślił, że w projektowanej zmianie pojawią się m.in. przepisy przewidujące możliwość koordynowania działań kontrolnych podmiotów nadzorujących, co pozwoli generalnemu inspektorowi mieć realny wpływ na politykę kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy przez prezesów sądów apelacyjnych. Przewidziano też wprowadzenie zakazu ujawniania informacji o analizie informacji na potrzeby przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, mówi, że zmiany są obowiązkiem, który musimy realizować w związku z członkostwem w Unii Europejskiej. Zmiana polskiej ustawodawstwie dotyczy implementacji do polskiego prawa unijnej dyrektywy z 2015 roku w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Więc to są obowiązki, które mamy realizować w związku z członkostwem w Unii Europejskiej. Oczywiście polski system bankowy, szczególnie system finansowy był parokrotnie już dostosowywany pod tym względem do prawa unijnego, no ale w związku z rozwojem tego międzynarodowego terroryzmu powstają coraz to nowe sposoby omijania dotychczasowych przepisów. No i w związku z tym także Polska musi się do tego prawa dostosować. Nowe przepisy mają również rozszerzyć obowiązek dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie instytucji obowiązanej oraz zmienić zasady oceniania systemów przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu państw trzecich. Sejm zajmie się dziś wnioskiem Nowoczesnej, która chce odrzucenia obywatelskiego projektu dotyczącego ograniczenia handlu w niedzielę. Posłowie tej partii twierdzą, że inicjatywa Solidarności ograniczy wolność gospodarczą. Do głosu partii Ryszarda Petru przychyla się także Platforma Obywatelska. Ugrupowanie wskazuje, że projekt w obecnym kształcie będzie szkodził zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Poseł PiS Adam Abramowicz ocenia, że postawa opozycji w tej sprawie jest nieprzypadkowa. W wypowiedziach posłów Nowoczesnej padały opinie wyrażane przez POHIT. To jest taka organizacja, która ma Polskę w nazwie, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, ale która rzesza tylko i wyłącznie duże sieci handlowe z kapitałem zachodnim. Ani razu posłowie Nowoczesnej nie przytoczyli opinii zrzeszeń i izb małych i średnich firm jako wspomagający ten projekt, a więc to choćby świadczy, jaki punkt widzenia reprezentuje Nowoczesna. Ugrupowanie Kukiz 15 podczas sejmowej debaty nad propozycją ograniczającą niedzielny handel wskazało, że jest to inicjatywa dobra, choć wymaga niewielkich poprawek. Z kolei ludowcy twierdzą, że projekt jest rewolucyjny, a takie zmiany należy wprowadzać stopniowo. Jeśli wniosek Nowoczesnej o odrzucenie propozycji nie zostanie przyjęty, projekt trafi do dalszych prac w komisjach sejmowych. Dla Wiadomości Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Szef Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfred Weber oskarżył Jarosława Kaczyńskiego o brak patriotyzmu. Ma to związek z wypowiedzią prezesa PiS-u, który powiedział, że wyobraża sobie, że polski rząd nie poprze Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej. Kaczyński utrzymuje, że chodzi mu o polskie interesy, dlatego jestem kompletnie zaskoczony, że nie popiera polskiego obywatela na bardzo odpowiedzialne stanowisko w Europie, powiedział Manfred Weber. Jak dodał, to nie jest patriotyczne podejście ze strony
strony Kaczyńskiego. Według szefa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim nie ma alternatywnego polskiego kandydata, który mógłby zastąpić Donalda Tuska. Doktor Krzysztof Sławski, politolog, zwraca uwagę, że to Platforma Obywatelska rozpoczęła swoistą wojenkę o stanowiska. W podobnej sytuacji był eurodeputowany PiSu Wojciechowski, który nie otrzymał poparcia ze strony parlamentarzystów Platformy. Więc Platforma rozpoczęła małą wojenkę o stanowiska i dzisiaj jest zdziwiona, że PiS nie chce popierać Donalda Tuska. W wywiadzie dla Polska The Times Jarosław Kaczyński mówił m.in., że wyobraża sobie, iż polski rząd nie poprze Tuska na drugą kadencję na funkcji szefa Rady Europy. Stwierdził też, że dalszy pobyt Tuska w Brukseli jest bardzo ryzykowny, przede wszystkim dla Unii Europejskiej. W reakcji na słowa Kaczyńskiego Tusk we wpisie na Twitterze skierowanym do prezesa PiSu zaproponował debatę. Jarosław Kaczyński odrzucił jednak tę propozycję. Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Na wschodzie miejscami zachmurzenie umiarkowane. Deszcz, w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 7 do 10 stopni. Miejscami na wybrzeżu do 13 stopni. Na Podhalu około 2 stopnie. Wiatr północno-wschodni umiarkowany i dość silny. Nad morzem silny. W porywach do 75 km na godzinę. Wysoko w górach zawieje śnieżne. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosło. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niezakończonych podejmiemy temat, komu służy teatr w Polsce. Naszym gościem będzie pani Temida Stankiewicz-Podchorycka, krytyk teatralny. Początek spotkania na antenie Radia Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Na pasku korporacji. W Sejmie rozpoczęły się prace nad umową handlową Unia Europejska-Kanada, która może być niszcząca dla polskiej gospodarki. Sprywatyzowany obóz śmierci. Władze Austrii nie reagują na polskie oczekiwania związane z obozem koncentracyjnym Gusen, gdzie zginęło prawie 30 tysięcy naszych obywateli. Nowy reset z Rosją. Bez względu na to, czy wygra Trump czy Clinton, na pewno nastąpi reset Stanów Zjednoczonych w relacjach z Rosją, analiza profesora Grzegorza Kucharczyka. W naszym dzienniku dodatek jedzmy tanio i zdrowo, które produkty szczególnie wpływają na naszą odporność, co jeść, żeby nie chorować. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Już jest 10 minut po godzinie 8. Dziękuję Państwu za wspólny poranek w Radio Maryja. Zapraszam, ażeby oddać cześć Najświętszej Marii Pannie, śpiewając godzinki. Ale Wy teraz mówicie, że to zależy od Waszego regulaminu. Możecie przedstawić 3, możecie przedstawić 2, jak rozumiem, możecie przedstawić 8. Ustawa mówi o 3 sędziach. Tak, o 3 kandydaturach. O 3 sędziach, którzy są kandydatami Zgromadzenia Ogólnego. Tak. Zgromadzenie Ogólne Sędziów jest organem konstytucyjnym, panie redaktorze, wpisanym do Konstytucji. Czy regulamin może w związku z tym to zmienić? Bo sędzia Stępień wczoraj zdecydowanie to sugerował. Nie słyszałem rozmowy z panem sędzią Stępniem. Dobrze, sędzia Stępień mówił, że zasadniczo ważniejsze będzie to, jak wy to zrozumiecie, niż to, co jest zapisane w ustawie. No, jak zwykle zresztą. Sędziowie potrafią, zapewniam pana, liczyć do 3, do 2 i wiedzą, co znaczy 2-1. 2-1, to znaczy takim wynikiem chce pan wygrać z prezydentem? Nie. Liczba 2 kandydatów, liczba jednego. A po co panu, panie prezesie, takie wojenki, jak mówię, zaczepianie Zbigniewa Ziobry, panie Zbyszku, mówienie, że na pewno nie wystąpię do pana Błaszczaka o ochronę, wolałbym zjeść coś obrzydliwego, niż do tego gościa wystąpić o cokolwiek. Pomaga to panu? Wojenki moje? Nie, wojenkę to się prowadzi z kimś. Wojenka jest prowadzona przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu. I prowadzi to ten gość, tak? O którym pan tak mówi, tak? Ten gość i wolałby pan zjeść coś obrzydliwego, niż z nim rozmawiać?
Nie, nie, rozmawiać oczywiście mogę. Chodziło, no panie redaktorze, proszę powiedzieć, o co chodziło. O wystąpienie o ochronę. Tak, 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 pan to tak... zupełnie co innego. Dobrze. I osobistą dla mnie. A prezes Rzebliński niczego się nie boi i na tym zakończmy rozmowę w RMF. Tak krótko? Nie, dalej zostaniemy jeszcze na RMF24.pl, skoro pan sobie tego życzy. Jestem po prostu sędzią niezależnym i niepolitycznym, mówił gość Roberta Mazurka. Rozmowa trwa, dogrywka z prezesem Trybunału Konstytucyjnego, jak słyszeliście, na rmf24.pl i na stronach Italii. Zapraszamy. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. No to pogadali panowie jak Polak z Polakiem no. Po angielsku. Tak brzmiało, to pięknie. I don't know. Tak. I w tej sprawie z przedszkola.